W związku z odwołaniem ministra rolnictwa, pana Kowalczyka, wicepremiera, wniosek o odwołanie złożyliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, ale tak naprawdę ten wniosek napisali rolnicy. Rolnicy oburzeni sytuacją w rolnictwie, rolnicy oburzeni zalewem zboża, niekontrolowanym zalewem zboża z Ukrainy, rolnicy, którzy zawiedli się słowom pana ministra, mówiący o tym, żeby trzymali zboże, a kupowali nawozy. My w ich imieniu złożyliśmy wniosek. Odwołanie ministra rolnictwa odbyło się wczoraj, w dniu, kiedy do Polski przyjechał prezydent Ukrainy. To jest nie bez powodu, tylko i wyłącznie po to, by przykryć wizytą prezydenta Zełenskiego fakt kapitulacji pisowskiego rządu związany z polityką rolną. Nadal mamy 8 miliardów sad, nadal mamy miliony zboża, ton zboża zalegającego w magazynach, nadal mamy koszty produkcji powyżej kosztów wytworzenia, nadal mamy ASF, nadal mamy mnóstwo problemów nierozwiązanych. PiS opuścił wieś, PiS kapitulował na wsi. Ja nie wiem, co rolnictwo, co rolnicy, co polska wieś zrobiła PiSowi, że tak ich traktuje. Nie bez powodu zaprosiłem Państwa dzisiaj tutaj pod biuro poselskie posła Janusza Kowalskiego, który jest jednym z wiceministrów, a zasłynął tym, że nie rozpoznaje nawet czterech podstawowych gatunków zbóż. Albo w momencie, gdy w Opolu, gdy w powiecie opolskim szaraje grypa ptaków, przyjeżdża do Opola i liczy miejsca parkingowe. Czy tym powinien się zajmować wiceminister rolnictwa? Rolnicy zgodzili się na porozumienie. Jest kilkanaście punktów i odwołanie ministra Kowalczyka to najprawdopodobniej również fakt, że premier Morawiecki, rząd zdał sobie sprawę, że nie będą w stanie zrealizować tutaj tych propozycji rolników. Zboże w dalszym ciągu wjeżdża. Rolnicy zapowiadają zaostrzenie protestu. Mitem jest to, że rolnicy będą mieć większe dopłaty. Kończące się dopłaty, które były wypłacane za rok ubiegły, to było ponad 1000 zł. Dzisiaj rolnicy mogą liczyć na 116 euro plus ewentualnie ekoschematy. Tu trzeba sobie powiedzieć wprost, że to jest to obliczone na efekt czysto polityczny. Jesteśmy przed wyborami, więc chodzi tutaj o to, ażeby przekonać tą olbrzymią czy większą grupę rolników, to jest właśnie tych właścicieli gospodarstw niskotowarowych. To jest przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, ponieważ 2 miliardy euro zostało zabrane z drugiego filara, przeznaczone na płatności obszarowe. A co to jest drugi filar? To są pieniądze na modernizację, na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Natychmiast trzeba zakończyć import zboża. Jeżeli to zboże będzie wpływać, to bez sensu jest mówienie o tym, że to te 3 czy więcej milionów ton wyjedzie portami, skoro zdolności przeładunkowe są 300 tysięcy ton. Jest to zupełnie niemożliwe. Korytarze, cło, plombowanie, myśmy o tym mówili od dawna. To jest do zrobienia. Minister Kowalczyk w swoim oświadczeniu powiedział: nie udało mi się załatwić i podaje się do dymisji. I to nie tylko to mu się nie udało załatwić, bo ten rząd tylko mówi usta wypełnione frazesami, natomiast konkretnie załatwić jedną rzecz nie potrafią. Symptomatyczne jest to, że wewnętrznie w rządzie ministrowie nie współpracują ze sobą. Podobno minister Kowalczyk złożył wniosek do ministra Pudy o to, aby złożyć czy wprowadzić cła na zboże, które jest importowane z Unii Europejskiej. Niestety minister Puda nie podjął tematu i wniosek podobno nie został dalej przesłany do Komisji Europejskiej. Ja mam nadzieję, że wszystkie siły, które są zogniskowane wokół rolnictwa, nie odpuszczą tego tematu i sprawa musi być jak najszybciej wyjaśniona.